Siemanko ludziska, z tej strony Adam Dobrzyński. Dziś przygotowałem dla Was recenzję książki biznesowej pod tytułem Siła pędu, autorstwa Lecha Kaniuka. Jeżeli jesteś ciekawy, co mam do powiedzenia odnośnie tej publikacji, to zapraszam do śledzenia tego nagrania, a dowiesz się, jakie są moje wrażenia po przeczytaniu tej książki. A więc przejdźmy do meritum. Kim jest Lech Kaniuk? Kim jest autor tej książki? Jest to pochodzący z Polski przedsiębiorca, który jako małe dziecko wyjechał razem z rodzicami maluchem do Szwecji. Tam uczył się sam pierwszych zasad przedsiębiorczości, ponieważ jego rodzice nie byli przedsiębiorcami, nie pochodzili ze sfery biznesu, więc powiedzmy naturalnie nie mógł się uczyć od nich. Wyglądało to w ten sposób, że Lech jeszcze jako nastolatek, jako dziecko szukał różnego rodzaju sytuacji do tego, aby zarobić pierwsze własne pieniądze. Jako dziecko, jako pierwszy biznes rozkręcił sprzedaż kwiatów w okolicy, w której mieszkał. Zobaczył pewnego dnia starszą kobietę, która szła z bukietem kwiatów i olśniło go, że skoro ona idzie z takim bukietem, to on też będzie chciał sprzedawać swoim sąsiadom takie kwiaty. Jak pewnie się domyślacie, pierwszym pomysłem Lecha było to, aby ściąć kwiaty, które były w pobliżu jego bloku i zacząć je sprzedawać ludziom w okolicy. Szybko jednak baza jego asortymentu, baza tych kwiatów się wyczerpała, więc musiał zacząć szukać dalej od miejsca swojego zamieszkania. Na szczęście w okolicy była dzielnica, gdzie znajdowały się domki jednorodzinne z ogródkami, w których było pełno kwiatów. Młody Lech poszedł do takiego jednego ogródka, ściął kwiaty, no i zapukał do drzwi. Nie uciekł z miejsca zdarzenia, a zapukał właśnie do drzwi właścicielki, której kwiaty właśnie ściął. Pani otworzyła mu drzwi, spojrzała na chłopca, spojrzała za niego na ogródek, zobaczyła, że są ścięte kwiaty, spojrzała jeszcze raz na niego, obiecała, że zapłaci za ten bukiet kwiatów, ale jeżeli on powie, skąd posiada te kwiaty. Lech przyznał się do tego, że ściął właśnie z jej ogródka. Pani zapłaciła, ale też dała mu radę na przyszłość, żeby więcej takich rzeczy nie robił. I tak zakończył się pierwszy biznes Lecha jako dziecko. Opowiadał też historię odnośnie sprzedaży biletów, o tym jak próbował rozkręcić montaż alarmów przeciwpożarowych. Wyglądało to w ten sposób, że tak naprawdę cały czas szukał, eksperymentował na swojej drodze, co ma robić. O tym jest cała pierwsza część, w której opowiada właśnie o swoich pierwszych szlakach biznesowych. Istotną kwestią jest to, że tu w tej pierwszej części Lech porusza też kwestię tego typu, co najważniejsze jest w biznesie, czyli działanie. Dlatego też ta tytułowa siła pędu, która rozkręca ciebie do dalszych działań, do dalszych rzeczy, które mogą wpływać na to, że zaczynasz rosnąć, że zaczynasz szukać różnego rodzaju możliwości dochodu. Jako Lech też w tej pierwszej części porusza kwestię, że zastanawiał się i bał się również tego, że co pomyśli jego rodzina, co pomyślą jego najbliżsi. Udał się pewnego dnia do swojego ojca z prośbą o poradę, że ma pomysł na biznes, chciałby wyruszyć z nim dalej w działaniach, ale nie wie co zrobić. Ojciec, jako taki jego mentor, osoba, która według niego była dość mądra, doświadczona, powiedziała mu: Lesiu, nie wiem, spróbuj. I to zdanie wpłynęło diametralnie na postrzeganie i zachowania Lecha, ponieważ zauważył, że ludzie mądrzy, doświadczeni mogą nie wiedzieć, co w danej sytuacji robić, a najlepsze jest działanie, próbowanie, eksperymentowanie. Dzięki temu nabierasz pędu do kolejnych działań, do kolejnych inwestycji, do kolejnych prób, aby pobudzać swoją przedsiębiorczość. A im bardziej się rozpędzisz, tym wolniej jest wypaść z biegu i zmienić raz obrany kierunek. Pierwsza część to, tak jak już wspomniałem, jest historia młodego przedsiębiorcy i ta część jest dedykowana specjalnie dla młodych, myślących o własnym biznesie przedsiębiorców, jak wyglądała droga tego znamienitego przedsiębiorcy rodem z Polski. Druga część książki opowiada historię odnośnie utworzenia
i działalność w zakresie Deliver Hero i stworzenia m.in. w Polsce takiej znanej marki, jaką jest Pizza Portal. Tutaj jest dużo case'ów, jak to wyglądało od narodzin tego biznesu, chociażby w Szwecji, i ekspansja tego pomysłu na inne kraje europejskie, m.in. Polskę. Lech, z racji swojego pochodzenia i znajomości języku, był osobą odpowiedzialną, aby ten biznes rozkręcić w Polsce, co na początku go nie cieszyło, ale też tu znalazł miłość swojego życia i, powiedzmy, dalej kontynuował swoją przedsiębiorczość już z większą radością w Polsce. Jest tu dużo fajnych case'ów. Mi się podoba w tej książce zwłaszcza to, że w wielu rozdziałach Lech na końcu daje taką esencję lekcji, jakie się nauczył, takich porad, które może udzielić osobie, która zapoznaje się z tymi case'ami, jakie przyszły się mierzyć w Pizzy Portal. Lech jest przedsiębiorcą znanym nie tylko z Pizzy Portal, ale pewnie polscy odbiorcy będą też kojarzyć taką markę jak iTaxi. To jest główna część tej drugiej, to jest główny element tej drugiej części, czyli rozkręcanie Pizza Portal w Polsce. W tej części też jest dużo fajnych case'ów odnośnie tego, jak on postrzega kwestie stosowania KPI-ów, jak postrzega kwestie inwestorów, wszelkiego rodzaju różne rzeczy, które można wyciągnąć dla siebie. Trzecia jest taka bonusowa, opowiada historię startupu, który zaczął się rozkręcać, który miał na pokładzie ponad 200 czy tam około 200 pracowników, zamówione samochody, no i nagle Lech jako CEO tego startupu, jako osoba odpowiedzialna za niego, dowiaduje się, że ten startup ma zostać zamknięty. Podejmowana jest walka. No i może poprzestajmy na tym, ponieważ ta książka jest na tyle ciekawa, że nie chciałbym zdradzać wszystkich szczegółów, też nie powiedziałem dużej części, ale mam nadzieję, że te historie, które przytoczyłem, sprawią, że zainteresuje się tą publikacją. Siła pędu Lecha Kaniuka jest dostępna m.in. u Marcina Osmana na OSM Power. Ja bardzo polecam, sam posiadam swój egzemplarz właśnie z OSM Power. Także dziękuję bardzo, Marcin, za tą wyjątkową książkę i za rekomendację. Bardzo fajnie mi się czytało. Lech Kaniuk, szapoba za książkę. Czekam na kolejną, którą zapowiedziałeś właśnie w tej publikacji. No i co? Mam nadzieję, że wszyscy zapoznacie się z tą publikacją, jeżeli jesteście młodymi przedsiębiorcami, jeżeli chcecie ruszyć w świat biznesu, jeżeli jesteście doświadczonymi menedżerami, to możecie spotkać się z umysłem wyjątkowego przedsiębiorcy, który stworzył od zera firmy warte 5 miliardów, ponieważ Pizza Portal chociażby sprzedał za 120 milionów euro, więc jest to bardzo interesująca historia młodego przedsiębiorcy, który było nie było, dzięki ciężkiej pracy osiągnął wyjątkowy sukces. Zapraszam Was do czytania Siły pędu Lecha Kaniuka. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Was wartościowe. Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tego typu treściach, czy chcecie więcej takich recenzji książkowych. Ja dziękuję bardzo za Wasz czas. Zapraszam Was do oglądania kolejnych nagrań z tego cyklu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.